Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny materiał. Ja jestem Szymson i dzisiaj, jak widzicie, jestem znowu u siebie na chacie, ponieważ dzisiaj będziemy dalej badać sytuację związaną właśnie z Yetim i z tym, że on tam jakieś knuje rzeczy pod moim domem, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał Szymson Plus i na mój kanał Filip Szybka, ponieważ tam wlatują codziennie, znaczy na kanał Szymson Plus wlatują codziennie, a na kanał Filip Szybka wlatują filmy co dwa dni. Akurat dzisiaj powinien być film, ale dzisiaj filmu nie było, ponieważ uznałem, że po prostu wolę przysiedzieć przy nim, lepiej go zrobić i po prostu jutro się pojawi, jutro godzina 15:15. Fajny odcinek, fajny z tego powodu, że będziemy zdychać, bo będziemy jedli bardzo ostrą zupkę koreańską, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało i potowarzyszyć nam w tym bólu, no to koniecznie was tam zapraszam serdecznie, żebyście wbili. Jak widzicie, mam troszkę levela, byłem w kopalni, poogarniałem sobie jakieś tutaj, prawda, sympatyczne rzeczy, ale to nie jest najważniejsze. Idziemy na dany moment na dół, ponieważ trzeba ogarnąć tutaj, jak tutaj sytuacja wygląda, wiecie co? No bo sytuacja jest taka, że tak, ja tutaj gdzieś widziałem Yetiego dzisiaj jeszcze, niedawno w sumie, że tu gdzieś biegał, jest na serwerze aktualnie, jest też palion i bzyku, ale zastanawiam się, gdzie on mógłby być, bo widziałem, że tu się gdzieś kręcił, więc wiecie co, ja jak już tam schodzę, to ja to zamuruję tak, żeby wiecie, że jakby tu przypadkiem przyszedł, żebyśmy mieli spokój święty, żeby nic nie ten. Ja tu muszę też gdzieś, mam potem na niewidzialność, więc jakby przyszedł, to jesteśmy gotowi na to. Dobra, jesteśmy u niego w tej bazie. Jak widać, tutaj się za wiele nic nie zmieniło. Jest dalej jakaś ten wózek tutaj i tak dalej. Jest dalej ten tajny projekt kontrola. Czekajcie, przeczytajmy sobie to, co tutaj jest napisane jeszcze raz. Może coś doszło nowego. Mikstura kontroli, działanie, kontrola ciał żywy, kontrola umysłu, zmiana koloru. To są fazy testowe. Skład. Dalej skład nie jest pokazany. Dalej nie wiemy, w co wchodzi w skład tego wszystkiego. Czy w tych beczkach tu jest to, co było? Tu jest jakaś... O! List od L tu jest. Ej, dobra, widzowie, bo czytałem ogólnie komentarze, które napisaliście mi na poprzednim filmie i pisaliście mi, że L to jest Lucyfer. Ale, kurczę, wątpię. Szczerze wam przyznam, no bo skąd Lucyfer tutaj? Już zamknęliśmy ten temat, to będzie mi się wydaje coś innego. Faktycznie L by pasowało do Lucyfera, no i też w sumie pasowałoby to, że tu się nagle tak zrobiło piekielnie, nie? Ale... No nie wiem, nie dawałbym temu 100% szansy, ale możemy mieć to gdzieś z tyłu głowy, że Lucyfery, no mogłyby być, ale kurczę, no nie no, Lucyfera pokonaliśmy na Palionowie 3, no to już jest niemożliwe, żeby tutaj cokolwiek się wydarzyło. Czy tam Palionowy sezon drugi to był w sumie, bo teraz ja już się mylę w tych oznaczeniach tego, co było kiedy. Dobra, przeczytajmy to jeszcze raz. Witaj przyjacielu, jak idą nasze przygotowania do planu kontrola? Zbieram siły, by móc do ciebie dołączyć, mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy i wspólnie dokończymy to dzieło. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj znać, dostarczę ci jak najszybciej. Nie zawiedź mnie i przygotuj wszystko na moje przybycie. Plan kontroli jest dopracowany i nie ma tutaj miejsca na drobne błędy. Do usłyszenia, pozdrawiam, L. No, wiecie, niby pasowałoby to pod Lucyfera, to co on by mógł tutaj zrobić. I też, no w sumie, bardzo przemawia tutaj za tym to, że jest tutaj ten piekielny, że tak powiem, klimacik. Ale nie dawałbym temu, tak jak mówię, 100% szansy. Wiecie, co mnie zastanawia? To mnie zastanawia jeszcze. Ja tam idę zobaczyć sobie szybko na to. Bo tutaj się nic nie dzieje. To jest przygotowane tak, jakby tutaj coś miało być robione, a nic nie jest tutaj robione. Wiecie, o co chodzi? Jakby tutaj mówią o jakimś planie, o jakiejś kontroli, o jakichś innych rzeczach, o jakiejś miksturze kontroli, a w ogóle nic nie widać. Nie ma żadnych śladów tego, żeby tu cokolwiek się miało dziać. I szczerze mówiąc, nawet nie widziałem tutaj Yetiego ani razu, żeby tu przychodził. Faktycznie musi tu przychodzić z tego powodu, że jest ten wózek i jest też tutaj ta książka i tu się co nieco coś zmienia, więc na pewno tutaj przychodzi, ale... Ja go tutaj ani razu nie widziałem, szczerze przyznam. Tak jak widzowie mówię, niewiele się tutaj zmienia. Tu są jeszcze jakieś te beczki na dole, tu coś sprawdzę. Czy tutaj coś to sprawdzałem? Tu jest, właśnie to mnie zastanawia, czy tu coś doszło. Brakuje sobie składniki, klucza, skóra, muszla. No to to jest to, co... I co jest? O kurde, tam się coś otworzyło, czekajcie, piję tą potę. Dobra. O kurde, miałem elytrę jeszcze założoną, dobra. O co chodzi, co tam się otworzyło? O kurde, jest tu, przyszedł Yeti, dobra, ej, co on tutaj kombinuje? Dobra, czekajcie, dobra, on coś zerka do tych beczek. Ja tu muszę uważać bardzo, czekajcie, stanę sobie tutaj, żeby tak niepozornie być, żeby mnie nie zauważył. Ej, dobra, wkłada coś do wagonika. Na całe szczęście można do wagoników zaglądać w momencie, kiedy one się nie otwierają. Nie ma takiego dźwięku, jak się otwiera skrzynki. Dobra, jest książka jakaś, zgodnie z planem. Ej, o co chodzi? Dobra, czekajcie, on tam się czymś zajął. Czy ja zdążę to przeczytać? Mam nadzieję, że tak. Dobra, czekajcie, biorę tą książkę w takim razie, przejdę sobie tutaj, tak, żebym był za lawą, żeby nie widział, że mam książkę w ręku. Okej, witaj, jesteśmy prawie gotowi, wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy mogę się spodziewać twojego przybycia? Budowa twojej bazy przebiega sprawnie i wkrótce będzie gotowa na twoje przybycie, przyjacielu. Czekam na informację zwrotną. Okej, jest tylko jedna ten...
Nie wiem, o co chodzi tutaj, czekajcie, to Yeti pisze do tego ziomka jakiegoś, nie wiem do kogo. No załóżmy, że mówicie, że Lucyfer, ale no wątpię, tak jak mówię. Widać, jesteśmy prawie gotowi, wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy mogę się spodziewać twojego przybycia, budowa twojej bazy? Ej, czyli ten ktoś, kto przyjedzie, ma już swoją bazę tu gdzieś budowaną. Ej, to jest mega dziwne. Twoje bazy przebiega sprawnie i wkrótce będzie gotowa na twoje przybycie, przyjacielu. Czemu oni się nazywają przyjaciółmi? Skąd oni się znają w ogóle? Ej, o co chodzi? Czekam na informację zwrotną. Dobra, czyli oni jakoś tutaj się porozumiewają tym całym, że tak to ujmę. Mógłby mnie zobaczyć, miałem tą książkę w ręce. Porozumiewają się przez ten wagonik. Dokąd ten wagonik? To się trzeba też dowiedzieć. Dobra, odkładam tą książkę do środka. Niech ona tam, że tak powiem, jest. Tylko nie postawiłem jej tak, jak trzeba było. Dobra, tak trzeba było. O kurcze! W ostatniej chwili. Gdyby mi została ta książka w ręku, to bym się lekko zdziwił. Dobra, on tutaj jakoś potki robi. Co on tutaj za potki robi? Na razie ma Aquat Potion, czyli żadnych efektów. On tutaj, że tak powiem, dobra, zaczął cokolwiek robić. Ej, to jest pierwszy raz, jak widzę, że on tutaj cokolwiek robi. Wiecie, o co chodzi. Czyli tak, czyli on tutaj gdzieś... Ej, on wychodzi stąd. Wyszedł. O kurczę, dobra, to musimy też wyjść za nim w takim razie. Ej, skoro mam już tą podkę, to ja wykorzystam to i pójdę pośledzić go, co on tam robi. Czekajcie, on wychodzi na górę. Nie mogę teraz użyć tych tłoków, bo boję się, że on mnie usłyszy. Więc poczekam, aż on wyjdzie z mojej chaty gdzieś. On tam coś na górze robi. Ale czemu on się tak pewnie czuje, skoro ja jestem na serwerze? Dlaczego on tu wszedł w ogóle? To jest dziwne, dobra, klikam to, uwaga, przechodzimy. Dobra, on to zamurował. Gdzie on wyszedł? Jest gdzieś tam u mnie na chacie. Szybko. Wychodzimy. Tu, dobra, udało się. Ej, dobra, on wyszedł jakoś inaczej. On jakoś naokoło wyszedł, o co chodzi? Dobra, on gdzieś idzie. Nie wiem gdzie. Dobra, czekajcie, jest tu przed moją chatą. Poleciał fajerwerkami, elytron poleciał gdzieś, dobra. Pytanie gdzie? Okej, chyba leci na Jotowicę. Dobra, lecimy w takim razie za nim. Myk, tutaj. Dobra, muszę, widzę go. Leci ewidentnie na Jotowicę. Więc musimy zerknąć, co tam się będzie działo. I co on tam będzie kombinować teraz. Odłożył ledwo co skrzynkę, posłał ją gdzieś tam wagonikiem. Jestem ciekaw w ogóle, dokąd ten wagonik leci. Trzeba to też sprawdzić. Dobra, czekajcie, muszę uważnie, bo on tam będzie lądował jakoś. Ściągam tą elytrę, już idę na piechotę. No nie chciałbym, żeby był przypał jakiś. Dobra, gdzie on jest, bo go nie widzę teraz, zgubiłem go. Tu jest creeper. Gdzieś wleciał na Jotowicę, ale gdzie? Ej, nie wiem, gdzie on jest, dobra, muszę go znaleźć w takim razie. Bo znikł mi z zasięgu mojego wzroku. Ej, dobra, widzowie, odkryliśmy pewną rzecz. On kontaktuje dalej się, o, tam jest na górze. On dalej kontaktuje się z tym jakimś ziomkiem. Przygotowuje na niego jakieś tajne bazy. Robi tutaj jakieś, nie wiadomo, cuda niewidy. Bardzo mi się to nie podoba. On wszedł tam do środka, dobra. I zleciał na dół, z tego co widziałem, dobra, schodzimy tu. Lecimy też na dół, za nim szybko. Dobra, gdzie on idzie? Poleciał gdzieś tam dalej, okej. Leci do tego swojego, jak to się nazywa, do swojej sypialni. Tu jest ta, ej, tu było ukryte coś w tym, a ja to zabrałem chyba z tego co pamiętam. Tutaj z tego, pamiętacie? Czekajcie, czy to tam jest dalej? Nie ma tam nic, dobra, co on tutaj kombinuje? Idzie tutaj, dobra. Co to, ja w ogóle do teraz nie wiem, co to jest za miejsce, szczerze wam przyznam. Nie wiem, o co tu chodzi, to jest jakaś impreza to była kręcona, czy co to było? Nie wiem, to tak wygląda trochę jak jakiś parkiet, jakby tutaj był robiony, że tak ujmę, jakieś dzikie dance. Ej, dobra, on miał jakąś miksturę w ręce. To jest podejrzane, dobra. Gdzie on idzie, o co chodzi? Do skrzynki coś zagląda, co on tam robi? Ej, on tam ma jeszcze jakieś książki jeszcze tam ma. Okej, czekajcie, czy ja chcę sprawdzić te książki? Czy to są jakieś informacje od tego ziomka? Lista rzeczy nie do kupienia, kamera, mikrofon. Co to jest w ogóle? O co chodzi? Co to są za książki? Plan, ej, dobra, to są te stare książki jakieś, dobra, to w ogóle nie dotyczy teraz. Dobra, gdzie on polas? Ej, on się położył do wyrka, dobra, czyli on poszedł spać, dobra, czyli on chce iść spać, no dobra. Czyli raczej nic tutaj się nie wydarzy, dobra, wiecie co, widzowie, olewam to, wychodzę stąd, bo to nie ma sensu w takim razie. Tutaj, że tak powiem, kombinować, jak się położył do wyra, to niech leży. Wiemy, ej, jest jedna z trzech osób leży w łóżku. Dobra, czyli on ewidentnie chce pójść spać, tylko nie wiadomo dlaczego akurat teraz, jak są inni na serwerze, on idzie spać, ale może on tak sprawia pozory, tylko wiecie, że niby działa normalnie jak wszyscy, ale on w międzyczasie coś kombinuje. Dobra, podsumowując, co tu się, że tak powiem, dowiedzieliśmy. Ogólnie Yeti kontaktuje się z jakimś ziomkiem, który pierwsza litera jego nazwy to jest na L, więc spekulowaliście w komentarzach, że może to być Lucyfer. Nie mam takiej pewności, aczkolwiek no może być w tym jakaś prawda, no bo jak widzieliśmy, wszystko zamieniło się nagle na piekielne, więc istnieje takie prawdopodobieństwo, mogłoby tak się coś wydarzyć, może być w tym trochę racji, ale wiadomo, z przymrużeniem oka bym na to patrzył, widzowie. Dodatkowo wiemy, że on dla tej osoby, która tutaj, że tak powiem, przybędzie dopiero na Palionowo, czyli póki co jeszcze nie ma, przygotowuje dla niej jakąś tajną bazę. Czyli gdzieś tutaj w okolicy jest tajna baza
i trzeba by to zbadać najlepiej. Więc na pewno będziemy następny odcinek poświęcimy na to, żeby poszukać właśnie jakiejś tajnej bazy, rozejrzeć się tutaj po terenie, może coś znajdziemy nowego, może nie. Fajnie by było znaleźć coś szybciej niż zostanie to, wiecie, znaleźć to przed czasem, że tak to ujmę, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Póki co czekam na wasze odpowiedzi, na wasze jakieś spekulacje w komentarzach. Może będzie jakaś informacja od was, która mi pomoże w tym wszystkim. Mam nadzieję, że tak. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Tak jak powiedziałem, zapraszam na kanał vlogowy i na Szczypsom Plusa. Tam więcej możemy razem spędzić czasu. No a tutaj dzieją się rzeczy straszne i mam nadzieję, że uda nam się rozwikłać tą zagadkę i dowiedzieć, co tak naprawdę planuje Yeti. No i ten tajemniczy ktoś, kto ma, komu zaczyna się nazwa na literę L. Nieważne, trzymajcie się, elo!